czy kiedykolwiek poczułaś y, jako córka Czesława Niemena, mm -hmm. że ktoś traktuje cię w uprzywilejowany sposób? Anekdotka, fakt. Rok 2000, 2000, bodaj. Jedziemy z ekipą muzyków na Białoruś. Trzaskające mrozy, to był styczeń i jak to było, myśmy tam chyba jechali czy wracaliśmy, nie pamiętam już którą stronę. Natomiast na granicy Kolejka, no i tak siedzimy w tym samochodzie, kolejka, kolejka, kolega wychodzi, patrzy, a tam e, pan tak siedzi sobie w tym swoim, mm -hmm. w tej budce i wiesz, nogi na, na jakimś stołku. Rozumiem niezainteresowany, niezainteresowany swoim e, dyżurem. Dokładnie i kolega podrapał się w głowę i dobra. I tam poszedł, coś pogadał, wraca e, i mówi: No słuchajcie, no Natalia, przepraszam cię, ale no powiedziałem, że, że córkę nie ma jedziemy. I facet się od razu zerwał. Przyszedł. No, proszę pani, a pani tata to.